Dzień dobry Państwu. Oto kolejny pacjent. To jest Audi Q5, bodajże z 2016 roku. No już jest to samochód trochę innej klasy niż te, które Wam pokazywałem, czyli Berlingo i Dacia Sandero. Jak Państwo zobaczą na zdjęciu, ten samochód był potężnie uderzony przez ciężarówkę z tej strony. Już tutaj wyprostowana jest podłużnica, ponieważ była wygięta podłużnica. Tu oczywiście te wszystkie elementy są już założone, czyli chłodnice, plastikowy pas przedni, to wszystko było potrzaskane. Tutaj oczywiście całe zawieszenie jest wymienione, bo to było też zgniecione. Dół jest wyprostowany i tu proszę zobaczyć, tu już są wymienione, oczywiście słupek, ten cały, ta cała część była pociągnięta, bo też była cofnięta do tyłu, pociągnięta. Tutaj już jest wklejona szyba, więc to jest zabezpieczona, żeby nie uległa uszkodzeniu. Drzwi są wyjęte, bo drzwi będą wymienione, ale tu wszystko już jest odtworzone. Tutaj jest już ta część, tutaj jest z innego wyjęty element. Tutaj proszę zobaczyć, bardzo ważne, są spawane kolejne warstwy w progach. Tu były trzy warstwy czy cztery warstwy blachy. Każda jest pospawana. I to jest spawem ciągłym pospawana, ponieważ mamy oprócz migomata, mamy na naszym wyposażeniu TIGA, którym można praktycznie rzecz biorąc spawać wszystko. No oczywiście teraz, w tej chwili przygotowane są z drugiego samochodu, przygotowany jest cały fartuch, podłużnica górna, ale ponieważ te elementy są wyprostowane, więc to już jest dużo prościej, bo to będzie założone. Błotnik, maska, pasowanie, reflektor, no taka, że tak powiem, robota wykończeniowa. Oczywiście pokażemy Państwu efekt końcowy tej roboty. No może jeszcze zobaczymy z tamtej strony, jak to wygląda. No z tej strony widać, że jest to po prostu dobry samochód, ładny. I taki samochód warto po prostu robić. No, myślę, że on odzyska 100% swojej wartości, sprawności i ktoś z tego samochodu będzie naprawdę bardzo zadowolony. Ale zobaczymy efekt końcowy. Jeszcze chciałem pokazać właśnie to, co będziemy tutaj, że tak powiem, zakładać. Proszę zobaczyć, to jest cały ten element z mocowaniem amortyzatora, z mocowaniem wahaczy, który będzie jeszcze tutaj za moment, czyli jutro przyspawany. No jest to no kawał żelaza, że tak powiem, i on będzie montowany do samochodu. Proszę Państwa, tutaj mamy już kolejnego pacjenta, czyli Audi skończone. Proszę zobaczyć, założony jest błotnik. Tutaj chciałbym pokazać. Zwróćcie uwagę, że wszystkie linie są zachowane, tak jak powinny być zachowane. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, próg jest wyspawany w środku. Wszystkie elementy, z którego składa się całe wzmocnienie, czyli tam są cztery blachy, one wszystkie są pospawane, a nie tak jak często jest robione, że tylko z wierzchu przyspawane, żeby było na sztukę. Tu wymieniona jest cała obudowa McPhersona, czyli cała ta część, tak jak Państwo widzieli wcześniej, jest po prostu w tej chwili założona. Oczywiście wszystkie wymiary zgadzają się co do milimetra, czyli przekątne wysokości. No, chodzi o to, żeby tutaj była po prostu geometria. Cały samochód był przepchnięty w tamtą stronę prawie 3 cm, więc trzeba było to naciągać. Tego nie było widać. Podłużnice według klienta były w porządku. Okazało się, że jednak one były przesunięte. Teraz proszę zobaczyć, jak zgadza się maska, jak to wszystko jest tutaj popasowane. Tutaj zderzak, proszę zobaczyć, tu wszystkie linie są zachowane tak, jak powinny być. Również z tej strony, bo z tej strony zderzak, błotnik, tak jak mówię, był przesunięty o prawie 3 cm. Po prostu uderzenie z tamtej strony przesunęło wszystko. Samochód gotowy. Teraz tylko lakiernik
i czekamy na następnego pacjenta. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego warsztatu. Do widzenia.